Cześć, nazywam się Wojtek Piotraszek. Wspominałem Wam już o Hucie Metalu, o szkole, jaką prowadzę tutaj w Krakowie. Już tam jestem współzałożycielem, można powiedzieć. Chciałem Was zaprosić, wszystkich, którzy oczywiście dadzą radę, być uczestnikami kursu, czy takich warsztatów gitarowych, które prowadzę. Takie tygodniowe warsztaty, w sumie łącznie 10 godzin. Jest to jakby skompresowany kurs odnośnie regulacji gitary, kupowania gitary, regulacji wzmacniaczy, ustawiania się, rodzaje wzmacniaczy, pieców, gitar, efektów, jakieś oczywiście teoria i takie zagadnienia teoretyczne, manualne, różne artykulacje. Wszystko tam jest zawarte, takie skompresowana wiedza, można powiedzieć. Wiedza w pigułce, tak to można sformułować. Te warsztaty odbywały się oczywiście cyklicznie, co tam parę miesięcy, co dwa miesiące, co trzy miesiące w Krakowie. Oczywiście chętnych zapraszam do napisania, do odezwania się, do pytania się o szczegóły. Jako że mnie znacie pewnie, ci, którzy już subskrybują, a ci, którzy nie subskrybują, to poznacie. Myślę, że jestem całkiem lajtowym gościem i że całkiem fajnie to będę wyjaśniać. Oczywiście na samych warsztatach też będą dostępne do testowania różne rodzaje gitar, różne rodzaje wzmacniaczy, różne rodzaje efekty. Więc to można powiedzieć, będzie też jakby pokaz, nie tyle gołosłowność i mówienie o samym sprzęcie, ale też będzie po prostu pokaz sprzętu na żywo, ustawianie, różnice w brzmieniu różnych modeli wzmacniaczy. To jest też bardzo istotna rzecz, którą jednak bardzo rzadko możemy w rzeczywistości oczywiście wykorzystać, no bo gdzie tam będziemy w sklepie prosić, żeby nas podłączali do 10 różnych piecy, jeśli tym bardziej w sklepie mają na przykład jeden model, same na przykład Rolandy, począwszy od 10W do 80W. No to co to za różnica w brzmieniu poszczególnych Rolandów, Cube? No nie? Mucha, spadaj. Myślę, że warto na takie kursy, czy na takie warsztaty sobie przyjść. No w sumie sam pokaz tych sprzętów. Oczywiście ja wezmę jakieś swoje graty, swoje gitary, żeby pokazać też, jak brzmią moje własne instrumenty, że tak można powiedzieć, lepsze gitary. Oczywiście nie chwaląc się, ale jak brzmi gitara, powiedzmy, za 4000 na wzmacniaczu za 500 zł i będą oczywiście też gitary tańsze do pokazania, jak brzmi tańsza gitara na tańszym piecu. Oczywiście wszystkie te instrumenty i wszystkie te efekty zawdzięczamy składowi muzycznemu, w sklepowi w Krakowie. Bardzo, bardzo dobry sklep według mnie i właśnie z nim mamy, jako Huta Metalu, mamy taką, można powiedzieć, właśnie umowę, że on po prostu nam udostępnia te instrumenty, te wzmacniacze, żeby można było sobie potestować, żeby właśnie tacy jak Wy, którzy zaczynają, chcą się dowiedzieć, żeby bez skrępowania mogli sobie po prostu te instrumenty i wzmacniacze potestować, bez jakiegoś spinania się, że sprzedawca patrzy, czy że przyszedł ktoś inny i też chce na tym sobie pograć i Wy się spinacie i nie wiecie, jak to się dopytać, jak to się doinformować. Oczywiście właśnie tu będę na tych warsztatach wszystko wyjaśniać. Wszystko, na przykład jak podpinać efekty, jakie efekty sobie kupić na początek. Sam pamiętam, jakie ja miałem dylematy, jak kupowałem wzmacniacz. Jak pamiętam, jak kupiłem swoje pierwsze combo, dałem wszystkie gałki na maksa i się dziwiłem, że brzmi jak gówno. A dopiero później się zorientowałem, że na przykład treble i middle i bass w korektorze nie muszą być na maksa wcale dane, żeby fajnie brzmiało, bo nawet nie mogą. No, ale to już jest inna sprawa. Wiem po prostu, jakie Wy macie też potrzeby. Wiem, jak to się czuje młoda osoba, która sobie wchodzi do sklepu i się trochę wstydzi zapytać o wzmacniacz. Sam tak miałem i wiem, jakie Wy macie też usterki. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale większość osób, tym bardziej jeśli jeszcze się nie znamy za bardzo na tej muzyce, prawda, na instrumentach. No zwykle jest tak, że przychodzi tam ktoś z rodzicem, no bo rodzic musi tę kasę dać, no i
proszę nam to wyjaśnić wszystko, bo my się nic nie znamy. I z drugiej strony też jest kwestia taka, że sprzedawca w sklepie, no sprzedawcy zależy na sprzedaniu, prawda? Wciśnie właściwie takiej osobie nieznającej się na temacie, wciśnie wszystko. Prawie że dosłownie wszystko, można powiedzieć. No bo co tu zrobić? No jeśli się nie znacie na markach, na chociażby jaki wzmacniacz do metalu, a jaki do reggae, a jaki do jakiegoś innego funka czy bluesa. Jeśli się na tym nie znacie, to wam sprzedawca może wcisnąć wszystko. A tutaj właśnie celem tych warsztatów jest wyjaśnienie wszystkich takich niuansów, wszystkich można powiedzieć takich dywagacji i zastanowień. Co do czego, z czym, jaka gitara, jakie efekty. Dużo osób na przykład tutaj na moim kanale Rockday się właśnie pyta, efekt kupić, czy Tube Screamera kupić do jakiegoś tam, do jakiejś Yamahy, czy kupić jakąś gitarę, do jakiegoś pieca. No to jest naprawdę, nie dziwię się, że się tyle pytacie, ponieważ tyle jest gitar na rynku, że właściwie ja też nie ogarniam. Jak ktoś mi na przykład podaje, powiedzmy, jakiś model, na przykład ostatnio się dowiedziałem, że jest jakiś wzmacniacz Reaper, firma Reaper, którzy nie miałem pojęcia, że coś takiego jest. Nie wiem, czy to dobre jest. Też trudno mi powiedzieć, musiałbym sobie posłuchać. Ale czegoś to człowiek nie dowiaduje. I myślę, że właściwie wszyscy, którzy byliby zainteresowani tymi takimi warsztatami, nie będą zawiedzeni, ponieważ to naprawdę są ciekawe informacje, ciekawych rzeczy się dowiecie. I wreszcie pewnie rozwiją się wątpliwości wasze, ponieważ ja tam jestem od wysłuchiwania pytań, a nie od pospieszania się, że schodźcie, bo teraz następny chcę grać, albo ścisz to, albo jak w jednym sklepie, przepraszam, muzycznym było coś, co z jednej strony mnie rozśmieszyło, a z drugiej strony zdenerwowało, że dla dobra psychicznego sprzedawców prosimy o niegranie Smoke on the Water, Nothing Else Matters i nie wiem, Master of Puppet czy jakieś coś innego. Z jednej strony no można powiedzieć, że faktycznie ci sprzedawcy mogą się tego nasłuchać, ale z drugiej strony no rany boskie, no przecież jeśli zaczynamy grać, to i tak zaczynamy od Nothing Else Matters. To są najbardziej takie popularne utwory. Smoke on the Water też jest bardzo popularne. No i dlaczego od razu negować ludzi i mówić, żeby nie grać tego? No to na pewno nie było dla żartu, nie sądzę, żeby to było dla żartu. Teraz się po prostu było taka przestroga. Sam pamiętam kiedyś, co mnie na przykład bardzo zirytowało, jak sam zaczynałem kiedyś grać i sobie szukałem gitary w Krakowie, to w jednym sklepie zacząłem sobie grać, nie pamiętam nawet co to było, czy to był Fade to Black, czy Master of Puppets, i usłyszałem, jak za jakimś parawanem jakiś sprzedawca powiedział, że żebym sobie poszedł, bo jak się dopiero nauczę grać, to niech przyjdę pograć. I tutaj można powiedzieć, że takich sprzedawców hejtujemy, no bo w końcu od czego oni są? Oni są od tego, żeby nam sprzedać sprzęt i doradzić, a nie po to, żeby nas zjeżdżać i krytykować w tym, co robimy. Każdy kiedyś zaczynał. I właśnie dlatego to tym bardziej myślę, że warto spróbować przyjść na te warsztaty, warto spróbować pewnie też ze składem muzycznym się zainteresować ich produktami. Tam naprawdę są bardzo, bardzo fajni ludzie w tym sklepie i można powiedzieć, że to chyba jest jeden z najlepszych sklepów w Krakowie. Nie największych, bo od razu można powiedzieć, oni tak nie mają strasznie dużo sprzętu, ale mają naprawdę różnorodny ten sprzęt i można z nimi naprawdę pogadać, fajnie się dogadać. Nie mówię to dlatego, że mam jakieś z tego korzyści, bo ja osobiście nie mam z tego korzyści, ale wiem, sam tam do tego sklepu też chodzę i sobie oglądam. Chociaż teraz coraz mniej mam czasu na to, więc oglądam sobie tylko fotki w internecie i później sobie idę na lekcję. Popodniecam się fotami i później idę, znaczy fotki gitar na internecie, albo efektów, albo na przykład jakieś takiego. Dobra, nie wygłupiam się. Jeśli ktoś mnie z oglądających tego filmiku nie zna, to niech się nie przejmuje, bo się tak wygłupiam. Łapki w dół nie dawać, nie, bo ja jestem po prostu spoko, gościu. Dobra, teraz wasza kolej. Dzwońcie, piszcie tam w komentarzach, podam też namiary telefoniczne. Albo nawet mogę pokazać coś takiego. Na razie, trzymajcie się.